No i słuchajcie, nadeszła ta chwila. Mój sweterek jest już skończony od ściągacza. Ściągacz jest zamocowany od wewnątrz. Dalej mamy zrobiony nasz piękny żakard. Widzicie? Później mamy zrobiony jeden rękaw, zakończony ściągaczem. Rękawy były oczywiście tutaj zwężane. Potem mamy drugi rękaw, zakończony ściągaczem i wykończenie igłą. Następnie dół. Wszystko jeszcze jest takie, wiecie, no krzywe, nierówne, bo jest sweterek niewyprany, ale już niedługo go wypiorę. Właściwie to za chwilę go wypiorę. I pokażę Wam, jak on wspaniale wygląda. Dzisiaj wykonamy sweterek Boreal Circle od Dropsa. Jest to sweterek z darmowego wzoru ze strony www.garnstudio.com. I wzór jest dostępny na stronie, można sobie pobrać PDF, można wydrukować. Tak będzie chyba najlepiej, będzie nam się fajnie pracowało, jak każdy będzie miał ten wzór przed oczami. Jest to sweter z okrąglonym karczkiem i żakardem norweskim. Dostępny jest w rozmiarach od S do XXL. I teraz tak, w każdym wzorze od Dropsa mamy dokładnie rozpisane, jak daną rzecz się wykonuje. I ja będę robiła rozmiar M. Mimo tego, że zaznaczyłam sobie S, ale zaznaczyłam S dlatego, że poprzedni sweterek, który zrobiłam, wyszedł mi taki akurat, a ja chcę, żeby ten był troszkę luźny i dlatego zrobię ten sweter w rozmiarze M. Dlatego nie sugerujcie się tym kolorowym zapisem, tylko patrzcie na wszystko, co jest po prawej stronie, bo to jest właśnie mój rozmiar. I jeśli chodzi o włóczkę, co ja tutaj zużyję? Ja zużyję takie włóczki. Takie kolory. O. I ten kolor to będzie mój kolor wiodący. Najwięcej włóczki potrzebnej będzie mi z tego właśnie koloru. A te kolory to będą żakardy. I teraz tak. Do wykonania tego swetra będziemy potrzebować właśnie włóczkę. Ja mam po jednym motku z każdego koloru. I mam 11 motków tego koloru. Do rozmiaru M. Dodatkowo będziemy potrzebować druty. Ja zastosuję dokładnie takie druty, jakie są podane we wzorze. I mam tutaj druty 3 mm i żyłka 40 cm. I do tego będzie mi potrzebna jeszcze żyłka, ja akurat tutaj mam 60 cm i druty 3,5 mm. Do tego użyję igłę, która będzie mi potrzebna do zszycia dekoltu, bo dekolt robimy prawie że na samym końcu. Do tego będzie mi potrzebny kluczyk, żeby wykręcać i wkręcać moje żyłki i druty. I będą potrzebne markery. Jeden marker, którym zaznaczymy sobie początek okrążenia. Drugi marker, w którym zaznaczymy sobie moment, w którym oddzielimy rękawy i przód i tył i od tego momentu będziemy mierzyć naszą robótkę. I dwa markery, którymi zaznaczymy pod pachą połowę naszego obwodu rękawa. I w zasadzie chyba to są już wszystkie rzeczy. Oczywiście centymetr, żeby mierzyć naszą robótkę. Od czasu do czasu kontrolnie, żeby sprawdzić, czy na pewno mamy dobre długości. I w zasadzie można powiedzieć, że to jest wszystko, co nam będzie potrzebne do wykonania naszej pracy. Idąc dalej, jakie mamy wykorzystane techniki tutaj w tym sweterku? To mamy ściek fantazyjny, czyli będzie to ten nasz schemat żakardu, który będziemy wykonywać na karczku. Tutaj mamy też dodawanie i zamykanie oczek. I zamykanie oczek w rękawie
również w jaki sposób to będziemy wykonywać, także Wam to pokażę. Robótkę rozpoczynamy tutaj, czyli mamy taki skrócony opis wykonania tej naszej pracy i w tym skróconym opisie mamy informację, co jest wykonywane po kolei, czyli najpierw wykończamy dekolt, karczek, są one przerabiane od góry do dołu na okrągło na drutach z żyłką. Potem dzielimy karczek na tył, przód i rękawy i dalej przerabiamy na okrągło na drutach z żyłką. W międzyczasie robimy ten nasz żakard. Rękawy są przerabiane na okrągło na krótkich drutach lub jeżeli ktoś nie ma krótkich drutów, to może to być na przykład na drutach pończoszniczych. I teraz słuchajcie, podwójne wykończenie dekoltu. Tutaj w tym momencie, dokładnie w tym momencie rozpoczynamy naszą robótkę. Nabieramy na druty, w moim przypadku dla rozmiaru M, 132 oczka. Następnie przerobimy jeden rząd na prawo i zrobimy ściągacz, jedno oczko prawe, jedno oczko lewe przez 12 cm. W 12 cm zrobimy jedno okrążenie na prawo i tutaj jest bardzo ważne, że w tym samym czasie będziemy musieli zamknąć dla mojego rozmiaru 16 oczek. Ja tutaj sobie napisałam, że to jest co ósme oczko i zrobiłam to, policzyłam to w ten sposób, że mam 132 oczka, podzieliłam na 16, czyli tyle, ile muszę zamknąć i wyszło mi, co ile mniej więcej oczek muszę zamknąć. Tam wyszło co 8 coś, ale tak mniej więcej co 8, 7, 9 coś, tak żeby równomiernie pozamykać te oczka, żeby na samym końcu uzyskać liczbę oczek dla mojego rozmiaru 116. Później w dalszym etapie wykonujemy karczek. I tutaj, jeżeli chodzi o karczek, to zmieniamy druty na 4 mm i zaczynamy przerabiać schemat. I ten schemat jest tutaj opisany w ten sposób, że w tym schemacie są strzałki. Zaraz Wam to wszystko pokażę. I każda strzałka, w każdej strzałce dodajemy oczka. I tutaj robimy to w ten sposób, tak jak poprzednio, że jeżeli mamy na przykład równomiernie dodać 28 oczek w moim przypadku, to ja to robię w ten sposób, że mam uzyskać 144 oczka. I te 144 oczka dzielę na 28 oczek i wychodzi mi, że mam dodawać co 5 oczek, to jedno oczko. I tych strzałek, których tutaj mamy we wzorze, jest aż 8. Tych strzałek jest aż 8 i 8 razy dodajemy oczka w takiej ilości, w której mówi nam nasz wzór. Tutaj ja mam rozmiar M. M. To jest mój rozmiar M. I tutaj, zobaczcie, rozpoczynamy robótkę tutaj, mamy pierwszą strzałkę. I tutaj już dodajemy jakąś liczbę oczek. W drugiej strzałce dodajemy liczbę oczek. W trzeciej również dodajemy i tak idziemy aż do ósmej strzałki, w której w danym rzędzie, tylko w tym rzędzie dodajemy te oczka. Jak już mamy zrobione te wszystkie strzałki, dodane te wszystkie oczka, to dalej przerabiamy jerseyem, dalej naszym jasnym kolorem, bo tutaj już właśnie wykonaliśmy cały żakard i skończyliśmy ten żakard na 20, akurat w moim przypadku 4 cm. I dlatego potrzebna jest nam taśma centymetrowa, żeby mierzyć sobie, jak już wykonamy ten cały karczek i będziemy mieć 24 cm, to w tym momencie rozdzielamy naszą robótkę na przód, tył i rękawy. I oczywiście zgodnie z liczbą naszych oczek rozdzielamy sobie te rękawy na przody, znaczy rozdzielamy sobie nasz sweter na przód, tył i rękawy, gdzie na przodzie zostawiamy 54 oczka, czy tam na tyle, na rękawy zdejmujemy 66 oczek, no i później pod rękawami nabieramy po 6 oczek. I te drugie markery, które Wam zaraz pokażę, co będziemy używać, będą właśnie pod te pachy, bo to będzie od tej pory jakby środek naszej pracy, jeśli chodzi o rękawy. Po oddzieleniu przodu, tyłu i rękawów wykonujemy standardowo tył i przód. I w moim przypadku jest to 234 oczka, ja to muszę sobie zaznaczyć, bo tutaj nie zaznaczyłam, 234 oczka i dalej już przerabiamy tym jerseyem, tym jasnym dębem, u mnie to będzie jasny szary. I tak przerabiamy przez 25 cm. Odmierzamy sobie te 25 cm i przerabiamy jedno okrążenie jeszcze na prawo
I w tym jednym ostatnim okrążeniu dodajemy, w moim przypadku to będą 72 oczka. A dlaczego dodajemy? Dodajemy po to, żebyśmy nie mieli tej robótki naszej takiej, wiecie, jak jest robótka, żebyśmy nie mieli, tak jak ściągacz zawsze nam ściąga tą naszą pracę, tak? Tylko żeby to była taka na prosto, czyli jakby od góry do dołu to będzie taka, to będzie taki prosty sweterek, bez takiego spięcia na biodrach, tak? I dodajemy te oczka i uzyskujemy jakąś tam liczbę oczek, no w moim przypadku 306. I tutaj wykonujemy już na dole ściągacz, zmieniamy druty na trójeczki i wykonujemy tak, jak robiliśmy przy kołnierzu, czyli przy dekolcie, jedno oczko prawe, jedno oczko lewe i tak robimy przez 8 cm. Zakańczamy luźno. Ja lubię zakańczać igłą i myślę, że w tej robótce też tak zakończę, bo to też wygląda bardzo ładnie, bardzo estetycznie i no i też Wam to polecam. Jak już zrobimy sobie cały ten przód i tył, czyli wszystko na okrągło, wykonujemy później rękawy, czyli nakładamy z powrotem te oczka, jeżeli mieliśmy na jakiejś osobnej żyłce albo na nitce, nakładamy na żyłkę, nakładamy druty 4 mm i wykonujemy rękawy dookoła. Gdy długość rękawa wynosi 3 cm, zamykamy dwa oczka na środku pod rękawem. W moim przypadku rękaw będziemy zwężać 4 razy co 8 cm. Aż na drutach będziemy mieć 64 oczka w moim przypadku. Jak już uzyskamy długość rękawa, którą potrzebujemy, to nakładamy druty 3 mm i wykonujemy ściągacz 1 na 1. Jedno oczko prawe, jedno oczko lewe i tak przez 8 cm. I również zamykamy luźno. Ja również tutaj zamknę igłą. Na sam koniec podwijamy dekolt do wewnątrz i od wewnątrz luźno zszywamy ten dekolt, żeby on nam się nie wywijał do zewnątrz. Też Wam pokażę, o co tutaj chodzi. To jest schemat, z tego będziemy korzystać od początku do końca. Odkładamy. No to zaczynajmy nasz sweterek. I teraz słuchajcie, idźmy po kolei. Podwójne wykończenie dekoltu. Co my tutaj mamy napisane? Ano mamy napisane, że na krótkich drutach z żyłką numer 3 i na drutach z żyłką numer 4 mm nabieramy w moim przypadku rozmiar M132 oczka. Chodzi o to, że mając na drutach nałożone, mając na żyłce drut numer 3 i numer 4, daje to pewną grubość, jeżeli ktoś nawleka, już Wam powiem, o co chodzi. Na dwa druty, ale zostawiamy tutaj taką malutką końcówkę, czyli to jest takie zwykłe nawlekanie, nawlekanie oczek, takie standardowe, nie? Że ja tutaj nigdy nie robię pętelki, ale pokażę Wam, o co tutaj chodzi. Przypuśćmy, że jeden drut to jest trójka, a drugi drut to jest czwórka. Robimy tą taką tak zwaną pętelkę i w tym momencie mamy tutaj kawałek tylko nitki, widzicie? Kawałek. I nawlekamy po prostu na drut, na druty nawlekamy oczka w ten sposób, o. I wtedy, jeżeli mamy dwie grubości drutów, to później jeden wyciągamy i zostaje nam, że te oczka są tutaj takie luźne, prawda? No ja z kolei nauczyłam się i bardzo lubię tą metodę nawlekania, long tail cast on. I ja zawsze tak robię i tym razem też tak zrobię, więc nawleczmy 132 oczka na druty z żyłką, w moim przypadku to są druty trójeczki i ja to robię w ten sposób, zostawiam kawałek nitki, taki gdzieś kawalątek, biorę druty, dwa druty i jakby odliczam sobie 10 oczek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I mam taki kawałek włóczki. I teraz potrzebuję 132 oczka, czyli mam tutaj już 10 oczek. 20, 30, 40, 120, 130. I teraz zobaczcie, ja to robię w ten sposób,
że tą włóczkę sobie odkładam na bok. Łapię w ten sposób włóczkę. To dla osób początkujących, które nigdy jeszcze nic nie dziergały, to się bardzo może przydać, takie nawieranie właśnie oczek. Ja to robię w ten sposób, że ta nitka, która prowadzi do kłębka, jest z tej strony, tu mam kłębek, natomiast ta nitka odmierzona jest z tej strony. I składam sobie nitkę w ten sposób, o, w ten sposób. I robię od góry tutaj, dołem idę i potem zahaczam za tą nitkę tutaj. I tutaj robi się taki trójkącik. Widzicie, taki trójkącik się robi. Przez ten trójkącik przewlekam. I mam jakby pierwsze oczko. Jeszcze raz pokażę. Trzymam nitkę w ten sposób. I daję od góry, od dołu, zabieram tą nitkę i tutaj ten trójkącik nam się pokazuje i przez ten trójkącik przewlekam. I mam pierwsze oczko. Drugie oczko robię już łatwiej. Jest, będzie od dołu, góra i trzecie od dołu do góry, czwarte. Od dołu, łapię od góry i tutaj przez środek przewlekam. W ten sposób. Widzicie? W ten sposób. I słuchajcie, tych oczek nawlekamy każdy dla swojego rozmiaru tyle oczek, ile pokazuje nam opis wykonania. W moim przypadku będą to 132 oczka. I po nabraniu 132 oczek spotykamy się z powrotem. No i zobaczcie, mniej więcej został mi taki kawałek nitki mojej włóczki. I teraz jeden drut wyciągamy. Wyciągamy, o, widzicie? I teraz tak, ja zawsze nawlekam jedno oczko więcej, a to dlatego, żeby zamknąć moje okrążenie. I robimy tak, że ten drut, na którym mamy włóczkę, teraz tym razem do kłębka, mamy z tej strony tutaj, z tej. Natomiast tutaj mamy, widzicie, nie ma na końcu włóczki. I teraz słuchajcie, w opisie mamy napisane tak, wyjmujemy ten drut, właśnie wyciągnęliśmy, przerobić jedno okrążenie na prawo. Idźmy po kolei, jedno okrążenie na prawo. Ja to robię w ten sposób, że przekładam jedno oczko z tego druta na ten drut, tutaj zaciągam, żeby nic nie spadło, żeby się nie poluzowało. I wykonujemy prawe oczko. Prawe oczko robimy w ten sposób. Tutaj musimy dwa złapać, żeby zamknąć okrążenie. Wkuwamy się drutem tutaj od przodu. Zabieramy nitkę z tyłu. Z tyłu. I przewlekamy przez dwa oczka. I już nasze okrążenie zostało zamknięte. Widzicie? Ja tutaj sobie zawsze wkładam, słuchajcie, marker i wykonujemy prawe oczka w całym okrążeniu, czyli wkuwamy się drutem, zabieramy oczko i mamy prawe oczko. Wkuwamy się drutem, podbieramy i mamy prawe oczko. Z drugiej strony robią nam się takie, widzicie, takie, to są lewe oczka. I teraz znowu prawe oczko. Jeszcze raz pokażę wolniej. Tu się wkuwamy od przodu i zabieramy z tyłu oczko i przez pętelkę. Wkuwamy się w oczko i zabieramy.
Słuchajcie, po wykonaniu całego okrążenia spotykamy się. I już jesteśmy tutaj przy markerze. I teraz słuchajcie, ja tam dałam o jedno oczko za daleko ten marker, więc cofam go tutaj na początek, oczywiście, bo przecież ja jedno oczko przerobiłam. I ten marker powinien być tutaj dokładnie, gdzie jest nasza nitka. Widzicie? Tu jest nitka i tu powinien być marker. I teraz słuchajcie, mamy opis. Po prostu czytamy zgodnie z opisem, co nam mówi. Przerobiliśmy jedno okrążenie na prawo. Dalej mamy przerabiać na okrągło ściągaczem. Jedno oczko prawe, jedno oczko lewe przez 12 cm. No to idziemy. Mamy zrobione już całe okrążenie na prawo. I teraz wykonujemy, przekładamy sobie marker. I teraz wykonujemy jedno oczko prawe, jedno lewe. Czyli oczko na prawe, już wiecie. Wkuwamy się tutaj z przodu i zabieramy z tyłu nitkę i wyciągamy. To jest oczko prawe. Lewe oczko ja robię w ten sposób, że nitkę daję z przodu, wkuwam się tutaj w ten sposób i chowam nitkę pod spód i mam oczko lewe. Oczko prawe. Od przodu się wkuwam i mam oczko prawe. Oczko lewe, nitka z przodu, wbijam się tutaj od przodu i tą nitkę chowam pod spód i mam oczko lewe. Oczko prawe i oczko lewe. I słuchajcie, myślę, że spotkamy się dopiero jak wykonamy 12 cm tego naszego ściągacza i zobaczymy, co tam dalej mówi opis. No i ja już mam tutaj zrobione 12 cm, zobaczcie. 12 cm tego mojego ściągacza. I teraz kolejnym etapem dla nas jest przerobić jedno okrążenie w tym samym czasie równomiernie zamykając dla mojego rozmiaru 16 oczek. I teraz zobaczcie, ja sobie tutaj napisałam, że co ósme oczko zamykamy, dlatego że tak, mam 132 oczka na drucie. Mam zamknąć 16 oczek, czyli 132 oczka podzieliłam sobie na 16 i wyszło mi, że tak średnio co ósme oczko powinnam zamknąć jedno oczko. Wykonujemy teraz jeden rząd na prawo, jedno okrążenie na prawo i ja w moim przypadku zamykam 16 oczek co 8 oczek. I zobaczcie, jak ja to będę robić. Mam tutaj początek okrążenia, tak? Czerwony marker, który zawsze będzie mi wyznaczać ten początek okrążenia. I teraz tak, przerabiamy wszystkie oczka na prawo. Mamy prawe, lewe, widać to? Prawe, lewe, prawe, lewe. A my teraz wszystkie robimy na prawo, czyli pierwsze oczko na prawo, drugie na prawo, trzecie, czwarte. I zobaczcie, ja mam średnio co ósme oczko do zamknięcia, więc będę robiła to tak, że raz będę miała co ósme, a raz co siódme. I tak w ten sposób będę sobie zamykała. I teraz mamy tutaj oczko prawe i oczko lewe, widać to? I teraz te dwa oczka przerabiamy jak na prawo, czyli wkuwamy się drutem tutaj, o, od przodu i przerabiamy to oczko jak normalnie prawe oczko, czyli zamiast dwóch oczek mamy jedno oczko i zrobiło nam się prawe oczko, widzicie? I znowu, ja nie liczę ile oczek zrobiłam, tylko liczę sobie tak, co 7, co 8, 2, 3,
I znowu mam dwa oczka, tym razem lewe i prawe, i zamykam dwa oczka, jak na prawo przerabiam je. I znowu sobie idę. Teraz zamknę siódme. I znowu mam dwa oczka i przerabiam jak na prawo. I słuchajcie, tak będziemy robić do końca tego okrążenia, aż, zobaczcie, w moim przypadku, po zamknięciu tych 16 oczek, ja powinnam otrzymać w moim okrążeniu 116 oczek. 116 oczek. I spotykamy się, jak zamkniemy to okrążenie. Skończymy zamykać nasze oczka na dekolcie. Ja już zamknęłam moje 16 oczek. Na drutach mam teraz w tym momencie 116 oczek, czyli zgodnie z tym, co mówi opis, mam 116 oczek. I następnie, później wykończenie dekoltu zostanie zagięte na pół, czyli to, co teraz mamy tutaj, cały ten obwód, ten dekolt, teraz go nie zamykamy, tak jak normalnie, jak robimy podwójny dekolt, to podwijamy i normalnie łączymy i zamykamy. Tutaj tego nie robimy. Wykonamy najpierw cały ten wzór żakardowy i dopiero później na końcu, na samym końcu będziemy zamykać, ale nie oczko do oczka. Czyli tak jak zawsze, jak robimy zamknięcie, znaczy podwójny kołnierz, podwójny dekolt, to robimy oczko do oczka. Przynajmniej ja tak robię, oczko do oczka. To tutaj będziemy zamykać to troszeczkę inaczej. To będzie takie bardziej luźne zamknięcie, ale to Wam pokażę już na samym końcu. W kolejnym etapie mamy do wykonania karczek. I tutaj przerabiamy na drutach 4 mm, czyli musimy zmienić najpierw na druty 4 mm. Zróbmy to. Widzicie? I teraz zobaczcie. Mamy druty 4 mm. Przerabiamy schemat A1 ponad wszystkimi oczkami. Zachować takie samo naprężenie nici, jak w przypadku próbki. To jest nasz schemat. Jakoś mi się tutaj nie mieści do końca, ale to jest nieistotne. Pamiętajmy, że tak, to jest pierwszy rząd. I ten schemat tak naprawdę to jest góra, tak? To jest góra, a tutaj zaczyna się nasz żakard. Czyli tutaj zaczynamy schemat, mamy same jasne oczka, tak samo tutaj, same jasne oczka i dopiero się zaczyna pojawiać nam wzór. I tak samo tutaj, widzicie? Zaczyna się pojawiać wzór. Chodzi o to, żebyście zrozumieli, że schemat jest w tą stronę, o, ale tak naprawdę pracujemy odtąd, tak? No to zacznijmy. Czyli teraz naszym etapem kolejnym będzie zrobienie karczku. Przez 13 rzędów dla mojego rozmiaru będę robiła okrążenia szarą włóczką. I teraz zobaczcie, co mamy w strzałce pierwszej, bo mamy pierwszą strzałeczkę. Zaczynamy od strzałeczki, czyli pierwsza strzałeczka. Równomiernie dodać, w moim przypadku, 28 oczek. Ja dodaję te oczka co piąte, dodaję jedno oczko. Ja to będę robiła przez narzut. A więc teraz dodajemy nasze 28 oczek równomiernie co piąte oczko. I teraz robimy oczko na prawo. Raz. I wykonujemy narzut. Narzut robimy w ten sposób, że narzucamy nitkę na drut. W ten sposób. Narzucamy. I ja to sobie przytrzymuję i dalej wykonuję oczka na prawo. Trzy, cztery. Narzut, przytrzymuję,
narzut, przytrzymuję. I zobaczcie, do samego końca wykonujemy narzuty w ten sam sposób. Robimy ich w moim rozmiarze M28 i widzimy się po wykonaniu wszystkich 28 narzutów. I teraz zobaczcie, dodaliśmy już te nasze oczka i teraz trzeba by je przerobić. A jak to robimy? Robimy to w ten sposób, ponieważ nie chcemy tutaj żadnych dziurek, więc będziemy je przerabiać, już Wam pokażę jak. Robimy na prawo, aż dojdziemy do narzutu. I jesteśmy już przy naszym narzucie. Widzicie? To jest nasz narzut. Gdybyśmy wykonali go w ten sposób, to by nam się zrobiła taka dziurka. A my dziurki nie chcemy, więc przerabiamy ten narzut przez tylną nitkę, czyli przez tą nitkę tutaj. Widzicie? Robimy w ten sposób. O! I na prawo. I w ten sposób zrobiło nam się prawe oczko i nie mamy dziurki. Jeszcze raz pokażę. Dwa. Znowu mamy narzut. Narzut. I przerabiamy przez tylną nitkę. Łapiemy w ten sposób i przerabiamy oczko na prawo. Pamiętajcie proszę, żeby zgodnie ze schematem dodawać te strzałeczki. W pierwszej strzałce dodawaliśmy równomiernie 28 oczek, tak? U mnie to było co 5 oczek. Co piąte oczko dodawałam jedno oczko. I teraz przerobiliśmy kilka rzędów i jesteśmy przy kolejnej strzałce. W 9 rzędzie robimy kolejną strzałkę. A nasza kolejna strzałka mówi nam, że mamy dodawać równomiernie 28 oczek, czyli tyle samo co poprzednio. I finalnie mamy mieć 172 oczka. Tutaj już dodaję co szóste oczko, jedno oczko. To zobaczmy. Czerwony marker, który nam wyznacza początek naszej robótki. I teraz musimy dodać co szóste oczko dla rozmiaru M. I przerabiamy oczko prawe, i robimy narzut. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i narzut. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i narzut. I słuchajcie, tutaj na tym etapie już możecie mieć całkiem sporo oczek, więc można sobie zmienić żyłkę na dłuższą, żeby Wam się ładniej, później łatwiej robiło ten cały żakard. Bo jak będziecie mieli ściśnięte, to jest takie zagrożenie, że ta Wasza robótka też będzie taka wtedy taka spięta i ciężko Wam się będzie prowadziło żakard po drugiej stronie, bo on może być wtedy właśnie taki mocno spięty, a o to nam nie chodzi. O wszystkim powiem Wam oczywiście w odpowiedniej chwili, jak już do tego momentu dojdziemy. A tymczasem dodajemy oczka dla mojego rozmiaru M co szóste, czyli po piątym, w każdym szóstym oczku dodajemy jedno oczko i dodajemy ich 28, czyli tyle co przy strzałce pierwszej. Finalnie mamy mieć na drutach 172 oczka. Widzimy się wtedy.
No i słuchajcie, jesteśmy już na tym etapie, że mamy zrobiony dekolt, który będziemy składać na pół. Następnie mamy przerobione oczka na karczku i jesteśmy tutaj. Dokładnie, już jesteśmy na naszym schemacie. Więc mamy w pierwszej strzałeczce dodane 28 oczek. Później mamy tutaj w dziewiątym rzędzie, w drugiej strzałeczce, dodane kolejne 28, czyli w sumie na drutach powinniśmy mieć zgodnie z opisem, strzałka druga, powinniśmy mieć 172 oczka i to się u mnie zgadza. Dokładnie mam tyle oczek, ile powinno być. Teraz kolejną strzałeczką, jaka będzie robiona, to będzie strzałeczka numer 3, ale to za chwilę. Odłóżmy sobie to na bok. I teraz zobaczcie. Tutaj mamy teraz, rozpoczynamy drugi kolor naszego żakardu. I w moim przypadku ja sobie zaznaczyłam nowe kolorki. Mam tutaj drugi schemat. Widzicie? Ja mam tak. Jeżeli ktoś chciałby robić sobie tak, jak w schemacie jest, no to ma tutaj dokładnie opisane, jakie kolory powinny być przy danym oznaczeniu. U mnie będzie to trochę inaczej i dlatego ja będę się posługiwała cały czas teraz tylko i wyłącznie tą moją rozpiską, jeśli chodzi o wykonanie tego całego żakardu. I jesteśmy już tutaj, skończyliśmy właśnie ten rząd, czyli zobaczcie, ten rząd mamy już zrobiony. Ja go wykreślam. Kolejny rząd, jaki będziemy robić, to tak jak mówię, to już jest żakard. I u mnie kolor czarny, u mnie kolor ten taki ciemny, to jest śliwka. I teraz ja będę dołączać nowy kolor, czyli ten. Będziemy przerabiać kolor śliwka, kolor ten nasz wiodący, czyli szary, śliwka i szary w dalszym ciągu. Czyli jedno oczko śliwka, jedno szary, jedno śliwka, jedno szary. I idziemy od początku. Śliwka, szary, śliwka, szary. I teraz zobaczcie. To jest oczywiście moja wersja wykonania żakardu. Każdy może mieć swoją wersję, każdy może zupełnie inaczej to wykonywać, więc ja robię to w ten sposób. Zobaczcie, jedną nitkę mam z tej strony, a drugi motek będę miała z drugiej strony, ponieważ niektórzy robią żakard tak, już mi się pomieszała nitka. Niektórzy robią żakard w ten sposób, że trzymają jakby dwie nitki razem, tak? Dwie nitki razem i podbierają. Dla mnie jest to trochę niewygodne, więc wolę nitkę wiodącą trzymać zawsze po tej stronie. Natomiast tą nitkę będę miała po tej stronie. I ja Wam pokażę, jak ja robię, a Wy uznacie, czy Wam się to podoba, czy ten sposób jest dobry, czy nie. I teraz zobaczcie. Robię to w ten sposób, że ten kolor śliwkowy, tam krótką taką dosyć nitkę, kawałek nitki, tylko żeby ją schować, jakby trzymam sobie tutaj palcem. Trzymam sobie palcem tutaj, żeby ona nie, widzicie? Trzymam ją dosyć mocno na drucie, tak jakby, nie? I teraz zobaczcie, tą nitkę, to jest nitka wiodąca i ona zawsze jest dla mnie najważniejsza, zawsze ją będę miała po lewej stronie. I ja to robię w ten sposób i dla mnie to jest sposób najwygodniejszy, że wbijam się drutem w tą stronę, tą nitkę, no muszę trzymać, bo ona na razie tam z tyłu, widzicie, no nie jest nigdzie przymocowana, po prostu sobie leży, ale chodzi o to, że jak już zrobimy pierwsze okrążenie, to ona już jakby będzie wrobiona w tą naszą robótkę, czyli wbijam sobie drut tutaj i teraz mam tutaj tą nitkę. Oplatam ją dookoła i wyciągam oczko. Widzicie? Mam pierwsze oczko. Według schematu drugie oczko jest białe, biała nitka, czyli ta nitka. Widzicie? Kolejna jest tamten kolor. Więc wbijam się tutaj w ten sposób w oczko i tą nitkę
oplatam odrót w ten sposób. W ten sposób. Widzicie? Oplatam od dołu w ten sposób i wyciągam oczko. Znowu biała i znowu oplatam i wyciągam. I słuchajcie, w żadnym wypadku nie możemy tego naciągać. To musi iść tak w miarę luźno, delikatnie. I teraz zobaczcie, zgodnie ze schematem zrobiliśmy już, widzicie? Śliwka białe, śliwka białe. I mamy śliwka białe i kolejne oczko to śliwka. I teraz zobaczcie, teraz mamy oczko to szare. I teraz wbijamy drut, oplatamy znowu i wyciągamy oczko. Tak mi jest jakoś, nie wiem, łatwiej, bo wtedy mi się te nitki nie plączą i tak jest po prostu wygodnie dla mnie. Biała, znaczy szara, wbijam i oplatam. Widzicie? Teraz szara. I zobaczcie z drugiej strony. Z drugiej strony jest tak, że jest to takie dosyć luźne, prawda? I pilnujcie tego, to Wam od razu mówię z góry, żeby tego nie zaciskać, bo zobaczcie, jak zaciśniecie, pokażę Wam, co się będzie działo, jak zaciśniecie parę oczek. Jak będziecie zaciskać, to zobaczcie, to tutaj, widzicie, tu idzie tak dosyć luźno, prawda? A tu jak będziecie zaciskać, to później jak będziecie chcieli włożyć, nawet widzicie, jak się to układa, tutaj idzie tak ładnie, a tutaj już jest tak ściśnięte, jak będziecie chcieli włożyć ten sweterek na siebie, to on się nie rozciągnie, w ogóle nie będzie elastyczny. Dlatego bardzo ważne jest, żeby to robić bardzo luźno. Jak robiłam kiuru, to po prostu no ten sweter był taki sztywny. On był na tyle sztywny, że ja czułam się w nim, jakbym miała jakiś czołg, pancerz na sobie, a nie fajny, żakardowy sweterek, który powinien się na mnie układać elegancko, tak? I prułam to kiuru od początku i robiłam od początku po prostu ten żakard. Ale gdybym ja wtedy wiedziała, że mam robić tak luźno, że mam tego pilnować, że to ma być luźno, w sensie, że po prostu to ma być takie, widzicie, rozciągliwe. Nie? Że nie może to być w żaden sposób ściśnięte. To gdybym to wtedy wiedziała, to bym nie pruła. I teraz zobaczcie, cały czas robimy tak samo. Wbijamy drut i oplatamy nitkę. A niektórzy robią tak, że trzymają, ja nawet tej metody nie za bardzo umiem, że chyba ta nitka wiodąca chyba jest tutaj bliżej. Nie jestem pewna dokładnie, czy ja to dobrze trzymam nawet. Ale wiem, że jakoś to tak robią, że mają, że teraz biała powinna być. To biorą za białą. A teraz różowa. I chyba dołem. Widzicie? Ja nie wiem, nie jestem pewna dokładnie, więc nawet nie wiem, nie chcę tą metodą nawet Wam pokazywać, bo ja to jest moja metoda, to jest moja najbardziej sprawdzona metoda i mi się to sprawdza i ja już tak żakard zrobiłam i mi wyszedł, więc wolę robić tą metodą właśnie, niż metodą, która no nie jest dla mnie dosyć pewna, chociaż też tą metodą próbowałam robić. I jakoś tak nie do końca mi ona wyszła. Tutaj może troszeczkę więcej czasu Wam zajmie to, ale zapewniam Was, że jak już dojdziecie do pewnej wprawy, to później już nawet jakby nie zobaczycie tej różnicy w czasie, że to Wam jakoś tak dłużej schodzi. Po prostu będziecie zadowoleni z efektu, a uważam, że warto robić ten żakard wolniej, dlatego że nie mamy się gdzie spieszyć. Ten sweterek na koniec ma wyjść piękny, mamy go nie pruć. Jak będziemy go robić szybko, to może nam się coś zaciągnąć, coś przez nieuwagę może nam się nie udać i
po co to pruć? Więc lepiej to zrobić wolniej, z takim, wręcz bym powiedziała, nawet namaszczeniem i uważnie, niż spieszyć się, choć nie mamy się gdzie spieszyć, a potem żałować, że musimy coś pruć. I słuchajcie, w ten sposób wykonujemy dwa rzędy. Widzicie? Mamy tutaj jeden rząd i potem drugi rząd, dokładnie robimy tak samo. No i kochani, spotykamy się po tym drugim rzędzie. Powodzenia! No i teraz zobaczcie. Już mamy zrobione pierwsze dwa rzędy naszego żakardu. Widzicie? Pokażę Wam z tej strony. Widzicie? Pierwsze oczko, drugie oczko. I tutaj mamy, zgodnie z naszym rysunkiem, dwie śliwki i dwa białe. Dwie śliwki i dwa białe. I te dwa rzędy już mamy zrobione. Kolejny kolor ma takie oznaczenie. I u mnie jest to kolor łososiowy. No to weźmy ten kolor łososiowy teraz. I zobaczcie, ten łososiowy kolor robimy w ten sposób, że najpierw robimy szary łosoś, szary łosoś, szary łosoś. I teraz zobaczcie. Ponieważ nie chcę, żeby mi się te nitki plątały, więc ja będę odcinała po prostu te nitki, bo mogłabym je przyciągać i zostawiać, ale ja tak nie chcę. Chcę odciąć, żeby operować nową nitką. I biorę teraz ten kolorek taki łososiowy i przerabiamy. Zobaczcie. Jesteśmy na tym etapie, czyli jesteśmy teraz na trzecim rzędzie naszego żakardu. I teraz robimy kolor szary, czyli mamy nad tym naszą śliwką mamy kolor ten szary, tak? Czyli robimy szary. A teraz robimy łosoś, czyli wbijamy drut tutaj. Tutaj pamiętamy, mamy tą nitkę, trzymamy ją sobie i oplatamy. Widzicie? Po prostu ją tutaj trzymamy, ona tak nam dynda. Tutaj przytrzymujemy sobie środkowym palcem albo jakimś innym i po prostu wkładamy ten drut i oplatamy. I wyciągamy nitkę. Widzicie? I tutaj możemy sobie delikatnie zaciągnąć. Widzicie? I teraz mamy szary łosoś. I znowu mamy szary. Nad tym śliwkowym mamy szary. I znowu łosoś. I znowu łosoś robimy w ten sposób, że wbijamy drut i oplatamy. I wyciągamy. I widzicie, ja tego nie zaciągam. To jest tak luźno dosyć robione. Widzicie? Tutaj robimy normalnie szary. A łosoś wbijamy. I tutaj sobie zawsze jeszcze tak róbcie, żeby tak sobie wyprostować, żeby tak sobie to delikatnie naciągać, żeby to tak było nie w kupce takiej, tylko żeby to było takie delikatnie rozciągnięte. Widzicie, jak to z tej strony wygląda? Zobaczcie. Takie elastyczne jest, nie? I to właśnie chodzi o to, żeby to było elastyczne. Ta nitka niepotrzebna. I teraz robimy łosoś. Czyli wkuwamy się drutem w ten sposób, jakbyśmy chcieli przerobić prawe oczko. I od góry. O, w ten sposób. I znowu szary. I tutaj już sobie o naciągamy delikatnie. I wyciągamy, widzicie? I znowu szary nad tą śliwką i łosoś. Szary. I łosoś.
Widzicie? W ten sposób to zaczyna nam wyglądać. Jeszcze przerobię kilka. I zobaczcie, jak to wygląda z drugiej strony. Widzicie, że to jest takie sprężyste. Tutaj się nie przejmujcie, bo te nitki później będziemy chować, także z tymi nitkami to się nie przejmujmy. Będziemy delikatnie je chować, tak żeby na prawej stronie wszystko się ładnie układało. Widzicie? I słuchajcie. W ten sposób wykonujemy, już Wam pokażę, w ten sposób wykonujemy dwa kolejne rzędy, czyli ten rząd i ten rząd. I po wykonaniu tych dwóch rzędów z kolorem łososiowym będzie strzałeczka numer 3. I do tego wrócimy, jak zrobimy żakard kolorem łososiowym. I zobaczcie teraz, już tutaj prawie kończę ten łososiowy kolor, już dochodzę do końca, widzicie, zobaczcie, z drugiej strony jest to wszystko takie mocno elastyczne. Teraz mam kolor szary i łososiowy. Zawsze tak sobie jeszcze to rozciągajcie, żeby to tak ładnie Wam się układało. Szary. Widzicie? Zobaczcie, tutaj z drugiej strony. Widzicie, te oczka tutaj zaczynają być tutaj takie trochę luźne. Widzicie na przykład to oczko. Ono jest takie luźniejsze, dlatego że to jest z tej włóczki tutaj. O, naciągniemy i ono od razu będzie, widzicie, ładniejsze. Tutaj jak skończymy żakard, to sobie te nitki pod spodem tam, które są, te wszystkie, naciągamy ładnie tak, żeby te oczka były ładne. I zobaczcie, i w tym momencie mamy już zrobiony ten żakardem. I co? I zobaczcie, co dalej. Następne będziemy robić dodawanie oczek, bo mamy strzałeczkę numer 3. I tutaj robimy wszystko tym szarym kolorem. I teraz zobaczcie, tutaj był ten łososiowy, więc łososiowy dopiero będzie za kilka rzędów, więc tutaj też odetnę nitkę. Zaraz Wam pokażę. Ale idźmy do strzałeczki numer 3. I mamy opis i strzałka numer 3. Równomiernie dodać 28 oczek, czyli cały czas dodajemy po 28 oczek. Ja sobie podzieliłam 200 oczek, podzieliłam na 28 i wyszło mi, że w tym okrążeniu mam dodawać co około siódme oczko. Tak mniej więcej co siódme oczko mam dodawać. 28 oczek, czyli co siódme oczko dodaje jedno oczko i już Wam pokazuję. Zobaczcie, to jest ta włóczka łososiowa. Biorę nożyczki, odcinam, włóczkę odkładam, a szara cały czas póki co idzie z nami. Tak, ta szara. I teraz zobaczcie. Robimy rząd na prawo i zgodnie ze schematem w strzałeczce 3 dodajemy 28 oczek, u mnie co siódme oczko. I teraz, tylko teraz to oczko
Będzie takie dosyć ruchome, zaraz zobaczycie. I przerabiam. Widzicie? Tutaj o to oczko można sobie tak leciutko ściągnąć. Sześć i teraz siódmy narzut. I znowu raz, dwa, trzy, cztery. I narzut. I siódmy narzut. I słuchajcie, i tak robimy do końca okrążenia dla rozmiaru M. Widzicie? Zobaczcie, jak już się pięknie zaczyna robić ten nasz żakard. Widzicie? I spotkamy się, jak dodamy już te oczka. No i zobaczcie, ja się zbliżam już tutaj, dodałam 28 oczek. Ostatnie oczko przerabiam i widzicie, ta nitka tutaj jest taka luźna. Widzicie? Ale wystarczy ją tutaj delikatnie ściągnąć i już będzie dobrze. I już jest dobrze. Widzicie? O. I teraz dodaliśmy nasze kolejne oczka w trzeciej strzałce. Czyli jesteśmy tutaj w trzeciej strzałce. Dodaliśmy oczka. I teraz przerabiamy jeden cały rząd na prawo. I oczywiście narzuty będziemy przerabiać od tyłu, tak żeby nie zrobiła nam się dziurka, co już Wam pokażę. I zobaczcie. Przekładam marker. I robimy oczka na prawo. I mamy tutaj narzut i przerabiamy go przez tylną nitkę tutaj. Łapiemy za tylną nitkę i przerabiamy w ten sposób. I znowu. I mamy narzut. Widzicie? I tutaj staramy się nie zaciągać, nie zaciskać tych oczek, tylko raczej robić je tak w miarę luźno, żeby one nie były właśnie mocno ściągnięte, tylko tak w miarę luźno. O, widzicie? Zobaczcie. I tutaj już mamy kolejny etap. Jak skończymy ten rządek, zobaczcie. Przerabiamy rządek na prawo i później robimy znowu, w moim przypadku kolor będzie śliwka, ale to pokażę Wam, jak dojdziemy do końca. No i zbliżam się do końca tego okrążenia. Wszystkie oczka na prawo. Bierzemy znowu kolor śliweczkę.
I zaczynamy. Mamy dwa szare. Dwa szare. Teraz bierzemy ten kolor śliwkę. Widzicie? Kawałek nitki. Tam z tyłu sobie przytrzymujemy paluszkiem. Mamy dwa szare. I teraz mamy mieć śliwkę. Przytrzymujemy paluszkiem. Wyciągamy oczko. Widzicie? Dwa szare. Śliwka. Szare. I teraz znowu dwa szare. Widzicie, tu jest szary obok, więc potem możecie sobie liczyć inaczej kombinację. Powiem Wam, jak ja liczę. Czyli mamy dwa szare, śliwka, szare. Teraz znowu dwa szare. Dwa szare. Śliwka, czyli wkuwamy się drutem i tylko uważajcie, żeby nie przeprowadzić tą krótszą nitką. Czyli wkuwamy się drutem jak na prawe oczko. Przeciągamy i wyciągamy oczko. Widzicie? I teraz zobaczcie. Dwa szare, śliwka, szare. Dwa szare, śliwka, szare. I to jest jakby koniec kombinacji, tak? Ale tak naprawdę wychodzi na to, że mamy śliwka do liczenia. Śliwka, trzy szare, śliwka i trzy szare. Tak nam będzie łatwiej liczyć te kolory. I znowu śliwka, wbijamy się, zabieramy nitkę, oplatamy i wyciągamy, poczekajcie, i wyciągamy szary. Widzicie? I teraz mamy śliwka, trzy szare, śliwka. Raz, dwa, trzy. Przy okazji pamiętajcie, żeby tą robótkę cały czas tam sobie z tyłu delikatnie naciągać, żeby ona nie była mocno zbita. Widzicie? Z tyłu mamy, to jest akurat początek, za chwilę Wam pokażę ten tył. Robimy dalej. Śliwka. I trzy szare. Raz. I teraz zobaczcie, jak to wygląda z drugiej strony. Widzicie? Bo są trzy kolory, o, i ta nitka już trochę dłużej się tutaj ciągnie, nie takie krótkie przejścia. Widzicie? Nie takie krótkie te przejścia. Jeszcze zobaczcie, jak to wygląda. Jak jest za pierwszym razem to oczko, jak robiliśmy, że pierwszy ten różowy i drugi, to zobaczcie, to ten drugi różowy już jest takim normalnym oczkiem. Widać to tutaj po tym oczku różowym na przykład, po tym łososiowym, że pierwsze jest takie szerokie, ale drugie już jest takie krótkie, normalne, widzicie? A tutaj już jest krótkie oczko, tak jak te szare są krótkie i tutaj też jest krótkie, dlatego że to jest drugi rząd oczek tych łososiowych. Pierwszy rząd łososiowych jest taki długi, a drugi rząd, ten wyżej, łososiowy, jest krótki. Widzicie? I tutaj tak samo się układa. Długi i tu pod spodem jest schowany krótki. A tutaj będą takie trzy długie. Można by sobie wyobrazić, że alfabet Morsa tworzymy. Ok, ale idźmy dalej. Idźmy dalej. Pamiętajmy o naprężeniu, żeby właśnie nie naprężać zbyt mocno tej nitki. I teraz mamy nasze oczko, śliwkę,
I znowu trzy szare. Jak wkuwam, jeszcze jak ja wkuwam, to nie zostawiam sobie tego druta tego na czubku tutaj, bo żeby mi to nie spadło. Zawsze sobie jadę po prostu wyżej, o. I wtedy jak jadę wyżej, jak jestem tutaj wyżej, to jak ten drut jest, można go sobie nawet trzymać i próbować naciągać. O, widzicie? Żeby nie spadło, żeby to się jeszcze tak ładnie układało. Widzicie? I przeciągamy i chowamy. O, i mamy oczko. I znowu raz. I słuchajcie, wykonujemy tak cały rząd i potem kolejny rządek Wam pokażę, dlatego że tam się odrobinkę zmienia kombinacja i wszystko Wam za chwilę pokażę. No i teraz zobaczcie, jesteśmy już na końcu tego rzędu i teraz zgodnie ze schematem. Widzicie, teraz były dwa szare, śliwka szare, dwa szare, śliwka szare. A teraz kolejny rząd robimy szare, śliwka w moim przypadku. I zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Czyli dalej zostaje kolor szary i dalej zostaje ta śliweczka. I robimy. Szary, śliwka. Pierwsze oczko szare. Drugie. Śliwka. Tam można sobie dalej zaciągać oczka trochę. Dalej robimy szare. Widzicie, to oczko też się wyciągnęło, więc możemy zaciągnąć tam spod spodu. I śliwka. Ważne jest właśnie, żeby to naprężenie nitki takie zawsze było mniej więcej takie samo, dlatego zawsze nieustannie sobie to rozciągamy delikatnie, żeby to wszystko było takie, wiecie, płynne, żeby to nie było ściśnięte. Czyli szare śliwka, dalej mamy szare i śliwka. Jak to się fajnie zaczyna układać? Szare. Widzicie? Widzicie z tej strony, jak to wygląda? Te niteczki oczywiście później pochowamy. Pochowamy, także ich tutaj nie będzie. Ale zobaczcie, tak to wygląda. I jest to dosyć sprężyste, fajnie się nam rozciąga.
I po prawej stronie widać w ten sposób. Widzicie? I teraz zobaczcie. Jesteśmy tutaj. Robimy teraz ten rządek. Czyli szare i śliwka. Po tym rządku, jak skończymy ten rządek, wchodzimy w nowy kolor. I tym kolorem w moim przypadku będzie, już Wam pokazuję, zobaczcie, biały, ten biały kolor, ale to za chwilę. Póki co skończmy ten rządek i idźmy dalej. No i słuchajcie, już tutaj doszliśmy do końca tego etapu i tutaj pokażę Wam, który to jest etap. Dokładnie to skończyliśmy teraz, ten rząd, czyli był szary, śliwka i teraz będziemy zmieniać włóczkę na biały kolor. Widzicie? Ja już tutaj odcięłam tą śliwkę i został mi szary, kontynuacja. I teraz w kolejnym rzędzie, zobaczcie, będziemy robić dwa szare, białe, dwa szare, białe, szary, dwa szare, białe, szary. No to idźmy. I przeróbmy. Dwa szare. Biały. I tutaj dołożymy biały. Tak jak zawsze dokładamy. Zostawimy kawałek tam z tyłu. Przytrzymamy tutaj sobie paluszkiem. I tak. Wkuwamy się drutem od przodu, tutaj tą nitkę trzymamy i zawijamy na pierwsze oczko i wyciągamy pierwsze oczko białe. I możemy delikatnie zaciągnąć tą nitkę, bardzo delikatnie. O, widzicie? I teraz mamy dalej dwa szare, mamy tak, dwa szare. Biały, szary. Dwa szare, biały, szary. Czyli mamy dwa szare, biały i szary. I znowu dwa szare. Dwa szare. Tu zaciągnijmy. Biały, biały i szary. I też tutaj tak ładnie sobie to pościągajmy z tyłu tamtymi nićmi. Zobaczcie, ile ich tutaj już jest, ale tym się nie zrażajcie, bo tak naprawdę to nie jest aż tak dużo. Później to będzie tylko w jednym miejscu chowanie, tak naprawdę łączenie tych nitek, schowanie tych nitek, jak kto woli. Czyli widzicie, zaczęliśmy nowy rząd. Dwa szare za markerem. Dwa szare, biały, szary. Dwa szare, biały, szary. Dalej dwa szare. Dwa szare. Biały. I szary. Widzicie, wychodzą nam takie wzorki. Tutaj zaciągnijmy sobie nitki. I znowu dwa szare. Biały.
i szary. Po drugiej stronie wygląda to mniej więcej tak. O, widzicie? I wszystko jest elastyczne. Wygląda to tak. Tego białego tutaj nie widać tak za bardzo, że się nie rozróżnia. Myślę, że w takim świetle super dziennym będzie najlepiej to widoczne. Ale w ten sposób, rozpoczynając ten rząd, kontynuujemy całe okrążenie. I jak skończymy to okrążenie, to będziemy zaś zmieniać kolor na łososiowy u mnie, w moim przypadku. Ale póki co zróbmy ten rząd do końca i spotkajmy się, jak już zrobimy ten rządek. Zobaczcie, jak fajnie wygląda ten sweterek. Tutaj podwinęłam na razie póki co ten kołnierz. Ale zobaczcie na ten żakard. Tutaj go tak dobrze nie będzie widać, bo to światło jest, nie jest dzienne. Ale zobaczcie, jak się fajnie układa w ogóle tutaj na ramionkach, już tak zupełnie. No, jestem bardzo zadowolona. A zobaczcie, jeszcze nie zamocowany ten kołnierzyk, ten karczek. Zobaczcie, jak wygląda. W ten sposób. Widzicie? No i zobaczcie, jak to u mnie wygląda. Od tego momentu tak naprawdę to już myślę, że sobie świetnie poradzicie ze zmianą kolorów. Warto pamiętać o tym, że są te strzałki i w każdej tej strzałce dodajemy oczka. I to jest bardzo ważne tutaj, żeby o tym nie zapomnieć. W chwili obecnej jesteśmy tutaj na tym białym kolorze i przechodzimy na łososiowy, ale już w dalsze części już będziemy robić sobie to po prostu samemu, aż do samego końca. Później przerabiamy kolorem jasny dąb i właśnie w tym miejscu spotkamy się następnym razem, kiedy będziemy przerabiać, już będziemy zaczynać przerabiać ten szary kolor. U mnie szary kolor i tutaj się spotkamy i dalej powiem Wam, co będziemy robić.